Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. Za oknem jesień. Jest dosyć chłodno. Ja ogrzewam się kubkiem kawy. I chciałabym dzisiaj zabrać Was na wycieczkę. I chciałabym Wam kogoś przedstawić. Kogoś, kto jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. A kogo los pchnął na moją ścieżkę życia stosunkowo niedawno. Jakiś czas temu, to był chyba 2016 albo 2017 rok, już teraz nie pamiętam, ale premierę miała moja powieść Już nie uciekam. To jest ostatnia część trylogii Kociewskiej. Pamiętacie? Mówiłam o niej, to jest Złodziejka marzeń pierwsza część, To się da druga i trzecia to było Już nie uciekam. Miałam spotkanie autorskie w Empiku i na to spotkanie przyszła bardzo niezwykła osoba. Przyszła gdyńska pisarka Anita Szarmach. Przyszła do mnie na to spotkanie z prezentem. Przyniosła książkę Mogę Wszystko. To jest książka, którą Anitka podarowała mojej babci. I w zasadzie pod pretekstem spotkania autorskiego, pod pretekstem prezentu dla mojej już teraz 93-letniej babci. Miałyśmy okazję z Anitą się poznać. Umówiłyśmy się zaraz na kawę. Poczułyśmy od razu niesamowitą chemię i obie byłyśmy przekonane, że tę znajomość należy pielęgnować i pozwolić jej na to, by rozwinęła się w piękną przyjaźń. Nie wszyscy pewnie znacie Anitkę. Anita oprócz Mogę Wszystko napisała trzy inne powieści. Napisała Smaki życia, Zaraz wracam i moją faworytkę, powieść pod tytułem Sukces rysowany szminką. Moim zdaniem ta książka to jest najlepsza książka Anity. Uwielbiam jej poczucie humoru. To jest niezwykle dynamiczna osoba, przy tym ma wielkie serducho. Kocha koty i tym kotom pomaga jak tylko może. Niezwykła osoba, naprawdę. Nie tylko pisarka, ale przede wszystkim wspaniały człowiek i myślę, że to jest największą zaletą Anitki, że jest po prostu dobrym człowiekiem. Żeby nie być gołosłowną, zabieram Was teraz na wycieczkę. Pojedziemy do Gdyni, gdzie mieszka Anita, bo tam się z nią umówiłam. Anita dzisiaj celebruje swoje urodziny, więc mamy się spotkać, zjeść dobry obiad i wypić oczywiście herbatkę. Ja idę się przebierać. Szukać czapki, szalika, bo jest niezwykle zimno. Na drogę łyk kawy. I zapraszam Was do Gdyni. Ty jaju! To nie jaju! To jest Anitka. Uwaga, muzyczka. Jesteśmy z Anitką w Gdyni. Za chwilę będziemy jeść, dlatego tu jest tak dosyć głośno, bo jesteśmy w lokalu jakim? Czekaj, Karczma Gdyńska. Karczma Gdyńska. Jesteśmy w Karczmie Gdyńskiej. Obchodzimy dzisiaj Anitki urodziny. 18. 18. Żeby było jasne. I Anitka jest urodzoną gdynianką. Lubisz swoje miasto? Lubię swoje miasto. Oprowadzam swoich bohaterów w tym mieście. Za co ich lubisz? Bohaterów czy miasto? Miasto. Za to, że jest tutaj morze. I mam dostęp do plaży. Tak. No. A my wszyscy możemy Anitce tylko zazdrościć. A jeżeli chcemy pospacerować nad morzem, to możemy wyruszyć razem z jej bohaterami tak. Na plażę. Tak, nad morze. Na plażę do Orłowa i na Oksybie. I do Sidawers nawet można. Na skwer Kościuszki można ze mną pójść. Wszędzie. A więc przyjeżdżajcie do Gdyni, a jak nie, to nie chcecie przyjechać do Gdyni, bo macie za daleko, to czytajcie książki Anitki i tak będzie prościej. Na Kociewie. I my z Anitką jesteśmy niczym 12-letnie dziewczynki, do czego się przyznajemy i się zaobrączkowałyśmy. Czujemy się prawie zaręczone. Zaręczone. O. Wow, spotkania z Anitą są zawsze bardzo, bardzo ciekawe. Zawsze dopada nas głupawka. Już ciemno, wszyscy.
Ale mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nasze spotkanie niestety było dosyć krótkie, bo co to jest kilka godzin w dobrym towarzystwie? I kiedy nastała noc, może nie aż taka bardzo głęboka, ale kiedy już zrobiło się ciemno, przyszedł czas rozstania. Czas rozstania z Zanitką też należało uwiecznić. Się trenuję, kurde.